serdecznie. Bardzo dziękuję za ciekawą opowieść panu. I tak fajnie, że się tym King Crimson zakończyło wszystko, bo powiem, że od razu przypomniały mi się moje liczne, długie, upierdliwe i nie mające sensu kłótnie z Tomaszem na temat tegoż zespołu. Bo Tomasz uwielbiał King Crimson. Tylko, no i zapragnął zaprezentować mi ten zespół, tylko zaczął od najgorszej możliwej strony. Te takie pokręcone, nie do wytrzymania dla mnie jakieś takie te płyty dały. Już nie wiem, jakie nazwy, bo jak mi to puścił raz, drugi, trzeci, powiedziałam, że szedł mi z tym na drzewo i w ogóle nie chcę tego więcej słyszeć, że to jest straszne. I przez wiele, wiele lat King Crimson utożsamiałam z taką koszmarną, pokręconą, niestrawną muzyką. Dopiero po latach z zawstydzeniem musiałam przyznać, że faktycznie źle ich oceniałam, bo większość ich twórczości jest piękna. No i to teraz przejdę do początku. Poznałam się z Tomaszem w roku mniej więcej chyba jakoś 90, gdy przygotowywaliśmy płytę blues z zespołem Gloster Keller. Szukałam kogoś, kto napisze mi angielskie teksty na nią i niejaki Kuba Wojewódzki wymyślił, że ty Anka, ja mam kogoś i to takiego mam wariata, który idealnie do ciebie pasuje. Znasz Beksińskiego? Ja mówię, no z tych audycji, tak, bo Kuba wtedy w Trójce pracowała. Ja mówię, tak, znam, fajne audycje, bardzo ciekawe, prowadzi coś. Anka, wy jesteście dla siebie stworzeni. To jest taki sam człowiek jak ty. Ja mówię, to tak, najpodobniej. I powiem wam, umówił nas i faktycznie w ciągu 5 minut byliśmy najlepszymi kumplami już w ogóle, maksymalnie. I w taki fajny sposób zaczęła się moja znajomość z Tomkiem, której to znajomości bardzo dużo zawdzięczam. Nawet nie potrafię właściwie powiedzieć, opisać jakoś słowami, co. Miałam przez wiele lat przyjaciela, on był moim najlepszym przyjacielem, któremu mogłam wszystko powiedzieć, z którym toczyliśmy długie nocne rozmowy, bo obydwoje byliśmy nocnikami. Jak do niego przyjeżdżałam, to o 22 najwcześniej, potem siedzieliśmy do tam 3 godziny, tocząc dyskusję o wszystkim. Tomasz okazał się przecudownym dyskutantem, w ogóle człowiekiem, no, o otwartym umyśle, błyskotliwym, bardzo inteligentnym, zarazem poszukującym. No, mogłabym tak epitety mnożyć do szaleństwa. Uwielbiałam, naprawdę uwielbiałam go. I nasza przyjaźń była przykładem tego, że między mężczyzną i kobietą może być czysta przyjaźń. No, cię Tomasz, tak się składa, Tomasz gustował w kobietach dokładnie w takim stylu jak ja. Wtedy byłam. Dlaczego troszkę? Im bardziej wampirzyca, tym lepiej. I miałam wrażenie, że na początku jakiś taki był trochę mną zafascynowany, ale natychmiast zapoznałam go z Kaśką, która na naszym teledysku zagrała Agnieszkę. To była jedna z najpiękniejszych kobiet, jaką ja w życiu widziałam. Ten teledysk nie oddał niestety urody Kaśki, bo kamera jej nie kochała. I Tomasz mocno się tak, że tak powiem, skierował w Kaśki stronę i ze mną już później już była piękna, czysta przyjaźń. I zawsze Tomek mówił, że tak jak ja na starcie naszej znajomości u niego zaplusowałam, to nikt wcześniej ani później nie zaplusował. Otóż słuchajcie, no w końcu jestem, jak to mówimy czasem między kolegami muzykami, zakuty metalowy łeb rockowy. I jak tylko poznałam się z Tomkiem, tam coś rozmawialiśmy, on opowiadał, a bo mój ojciec to, a no bo to u mojego ojca, bo oni znali mojego ojca. O, ojciec i ojciec i ojciec przewija się. No ojciec w końcu mówi, słuchaj Tomek, ja cię bardzo przepraszam, ale
Zaczynam się czuć głupio, że nie znam twojego ojca, ale w końcu ja tobie tak nie mówię o moich rodzicach, nie? On mówi, a bo ty nie znasz mojego ojca. Ja mówię, no tak się wyobraź sobie, że akurat jakoś nie. Ale ty nie wiesz, kim jest mój ojciec? Nie wiem. I on wtedy mówi, I love you. I ty się ze mną tak przyjaźnisz, nie wiedząc, kim jest mój ojciec? No i wtedy wygrałam. Byłam jedyną osobą, która... Ja nie wiem, jak ja się uchowałam, ale słuchajcie, naprawdę nie miałam pojęcia, że istnieje taki malarz. Bo może dlatego, że ja i sztuki wizualne to jesteśmy dwa różne bieguny na świecie. I ja tak raczej tego unikam, nie wiem, jakoś. No, jak Tomasz mi uświadomił, kim jest jego ojciec, no to ja już powiedziałam, no to teraz sorry, kochany, ale też jesteś ojcem swojego syna u mnie i to, no przykro mi. No i pochwalę się wam, że bywałam niejednokrotnie z Tomkiem u jego rodziców w domu. Na obiadki chodziłam, no to tam mamusia kochana, pani Zosia taka była, ona taka była kochana mamusia wszystkich, to od razu Aniu jedz, ja byłam w ogóle, ja zawsze jestem bardzo cudownym gościem, bo ja wszystko zjem, co mi dadzą i będę szczęśliwa, nie jak tam Tomek, który fukał, sarkał, no to wiadomo, jakie są układy między dzieckiem a rodzicami. A ja zawsze jadłam wszystko, byłam szczęśliwa, miła, dziękowałam, ci rodzice mnie bardzo lubili. Powiem też, w jaki fantastyczny sposób poznałam się z jego rodzicami. Tomek pewnego razu, tak dość tak, no tak jak się, no nieważne, znaliśmy się w miarę krótko, ale już się bardzo przyjaźniliśmy. Tomkowi wypadł dysk. I pod Warszawą w Konstancinie, w takim, no bo mieszkaliśmy w Warszawie. Ja mieszkam na i w Konstancinie w szpitalu leżał i tam miał operację. No pojechałam tam jego odwiedzić. Wchodzę na do tej sali, tam jeszcze były dwa łóżka, jacyś nieszczęśni ludzie trafili z Tomaszem do sali. Jak Tomasz był obolały i wściekły. I Tomek do mnie, Anka i kurtego i potem już po prostu jedna wielka wiącha wylewał z siebie te wszystkie wyrazy, których tak nie bardzo mu wypadało przy innych, ale do mnie wszystko wylał, całe swoje bóle, wściekłość o ten ból, brak nadziei na przyszłość, przekonanie, że tak już mu na zawsze zostanie i bluźnił. On oczywiście to był bardzo kulturalny człowiek, bardzo kulturalny, ale on tak... Myślę, że wielu z was zna osoby kulturalne, które się bawią takim. No, moja mama na przykład nie może za żadne skarby zrozumieć, że może kogoś bawić takie zachowywanie się jak ostatni żul, ale Tomek tak, no, taką ekspresję miał i wyzywał, tam i pieklił się, co się przekręcił, zabolało go, to kolejna wiązanka, no, uszy mi już zwiędły i tak sobie myślałam, jak ci tam pacjenci wytrzymują z nim. I w pewnym momencie przyszli jego rodzice. Wtedy ich zobaczyłam po raz pierwszy. Ja tak siedziałam obok Tomka, tam na tym jego łóżku. Oni tak stanęli w nogach łóżka. Tak stali i ta mama nieopatrznie zapytała, Tomeczku kochanie, czy boli cię coś troszeczkę? Jezus Maria, jak ten tam mówiła, a myślisz, że kurczę, co? Ale Tomeczku, ale proszę cię, no, no zastanów się, tak się tam no, musisz takimi słowami. No, jakimi mam słowami, jakbyś to czuła? I w ogóle takie piekło. I ta mama tak próbująca tego Tomka zmitygować i ten Tomek im bardziej go mitygowała, tym bardziej szalał. I pamiętam wtedy tego pana Zdzisława. Pierwszy raz go zobaczyłam, jaki on jest nieruchomy, taki jak on na tych wszystkich zdjęciach. Stał i tylko tak. I tak już się nie wtrącał. I widzę ich ciągle, ich oboje, jak ten Tomek właśnie się piekli, ten ojciec taki ten. I między nimi właśnie była to taka dosyć specyficzna relacja, bo ojciec był fantastycznym człowiekiem. Ja bardzo go lubiłam, bo i Tomasz często mówił, zwłaszcza po śmierci matki, gdy bywaliśmy u niego częściej.
już u samego ojca. No oczywiście obiadku nam nie robił, ale rozmawialiśmy dużo. Tomek mówił: Anka, ty to powinnaś związać się z moim ojcem. Wy jesteście dla siebie stworzeni. Ja mówię: taką mamusię byś chciał, jak ja mieć? Tak. No, wpadł parę razy na pomysł, żebym wyszła za mąż za jego ojca, ale tak powiedziałam, że byłoby mi troszkę nieswojo. Natomiast rzeczywiście z panem Zdzisławem takie same charaktery byliśmy. Umysł ścisły, racjonalny i zafascynowani byliśmy nowinkami technicznymi. I jak czasem usiedliśmy, zaczynaliśmy rozmawiać o nowych kartach pamięci, o jakichś formatach graficznych, o dyskach twardych, o częściach komputera, o komputerach w ogóle, których Tomasz nienawidził jak najgorszej zarazy, bo po prostu Tomek uważał, że on powinien w XIX wieku żyć. To jest dla niego epoka, a my z jego ojcem uważaliśmy, że my im bardziej w przyszłość, tym bardziej byśmy chcieli. No i tak sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy na te tematy futurystyczne mocno, a Tomasz czasem to w ogóle machał ręką i sobie gdzieś tam wychodził. I dzięki temu bardzo, ale to bardzo polubiłam pana Zdzisława. Podziwiałam go za jego talent malarski, natomiast bałam się cokolwiek nawet tam zająknąć się na temat malarstwa, bo ja noszę w sobie cały czas kompleks taki. Ja mam tak jak inni mają ucho, słoniem na ucho na tepno, to mi na rękę. No ale przede wszystkim to jednak się przyjaźniłam z Tomaszem. Ja tak myślę, bo właściwie co ja no bo mogę długo mówić o Tomaszu, bo mogę tu siedzieć i jeszcze 10 godzin na nim opowiadać. Powiem tylko, że tak, jego odejście nie było żadnym zaskoczeniem dla najbliższych jego przyjaciół, bo on z nami rozmawiał bardzo szczerze i mnie kiedyś zaorał kompletnie, mówiąc tak: Anka, ty słuchaj, gdy ja jemu coś tam, że przestał tam o tym zapijaniu się, mówi: Anka, ale powiedz mi, czy ty jesteś moją przyjaciółką? No tak. Ale ty jako przyjaciela, to ty szanujesz mnie, prawda? Nie uważasz za jakiegoś głupiego gnoja. Ja mówię: no nie, Tomek, no ty jesteś wspaniałym, mądrym, wartościowym człowiekiem. On mówi: no to chyba powinnaś szanować moje zdanie, a nie je lekceważyć, zwłaszcza gdy dotyczy tak poważnych rzeczy. No i co ja mogłam dalej powiedzieć? Ja mówię: tak, Tomek, szanuję. No to nie trój mi o tym niezabijaniu się, bo ja wiem, co robię, wiem, czego chcę. Przecież jestem dorosły, jestem świadomy, nie jestem wariatem. I od tej pory zamknęłam się, bo rzeczywiście, gdyby on był jakimś nastolatkiem rozkapryszonym, to co innego. Ale gdy wielokrotnie mówiliśmy, że jesteśmy tolerancyjni wobec odmienności innych, no to jeżeli w zasadzie, dlaczego miałoby to nie obejmować tego, że ktoś ma takie, a nie inne hobby? No, no i podobnie rozmawiali z nami inni tam znajomi z tego naszego takiego mroczniackiego kręgu raczej, bo tacy ludzie, tacy bardziej, no, że tak powiem, normalni, to nie byli w stanie pojąć, jak można w ogóle takie tematy poruszać i coś. No, można. Tematy jak inne. I wiedzieliśmy już pod koniec. Mi zaczęło się rozpadać małżeństwo z Krzyśkiem, już było bardzo źle. Tomasz znał 100% całej sytuacji, no bo on był moim powiernikiem największym. Czuł się z tym, wobec tego faktu, strasznie bezradny, zwłaszcza że on był świadkiem na naszym ślubie. Świadkiem z mojej strony. I mówił, że tak żal mu, bo widział od początku tej wielkiej miłości aż do jej takiego upadku kompletnego,
No i właśnie wtedy niestety rzadziej troszkę z Tomaszem się widziałam, bo to szarpanina moja życiowa była taka wielka. Natomiast miałam taki Jacek, był Wilczyński, on nie był wspomniany w żadnej z tych książek o Tomaszu, a on dużo się spotykał z Tomkiem. Ja prosiłam: Jacek, zróbcie coś, bo ja to teraz, to się w ogóle nie nadaje, ale jakoś Jacek próbował z siostrą swojej dziewczyny Tomasza wyswatać. I pamiętam taki jeden telefon, to już był grudzień. Jacek mówi: no tak, no byliśmy wczoraj, przyszła ta jej siostra, siedzieli razem, świetnie się pokumplowali, śmiali się cały wieczór, ale wiesz co, Anka, on już wybrał, on już jest jedną nogą tam. No, także nikogo z nas nie zdziwiło, zwłaszcza że on jeszcze wtedy w grudniu wszystkim nam znajomym śmiał się i mówił, że już by mnie nie było między wami, ale okazało się, że jest koncert w Krakowie Legendary Pink Dots, więc jeszcze odłożyłem imprezę i pojechałem na ten koncert i wróciłem. Tak to wyglądało. Oczywiście można mówić, że mogliśmy coś tam zrobić, ale to teoria, a praktyka była taka, że nic nie mogliśmy. No, czasem sobie myślę, że właściwie to jest piękne móc, tak jak Tomasz, wybrać także, jak będzie wyglądał koniec naszego życia i wyreżyserować go. Może należy mu tego zazdrościć, ale Tomasz nauczył mnie, a także część tych naszych znajomych, co dużo gadaliśmy później na ten temat, otworzył nam oczy na to, jak głupio postąpił, jakie to jest bez sensu, bo przez te lata całe, które minęły, ja cały czas widzę i myślę, ilu on nie usłyszał pięknych płyt, ilu on filmów fantastycznych nie zobaczył, że nie dożył tej cyfrowej rewolucji też i w filmach, no tego wszystkiego, nie, na własne życzenie z tego zrezygnował. Nie ma sensu, nie ma sensu. Ta jego Aśka, która, bo to on tak naprawdę to przeważyło wszystko na tę jego decyzję, to, że ta jego dziewczyna, którą znałam, bardzo fajna, naprawdę, bardzo fajnie ze sobą byli, tylko ona nie wytrzymała w końcu, bo Tomasz nie mógł się zdecydować, czy on chce być z nią, przecież ją kocha, a może ją przestanie kochać? A może ją znowu zacznie kochać, ale teraz to on ją bardzo kocha. Ja mówię: ty, no to ożeń się z nią. No a jak się odkocha, to się rozwiedziesz. A nie, ja nie będę tego robił. Ja mówię: no tak, to jasne, łatwiej jest się zabić, tak? Tak. No tak i tak to wyglądało. Może to, co mówię, to tak jakoś płytko brzmi, ale tak właśnie wyglądały nasze rozmowy i tak wyglądał problem. No Aśka nie wytrzymała. Ja jemu mówiłam: słuchaj, ona nie wyrobi z tobą. To jest najlepsza kobieta, jaką ty mogłeś w życiu trafić, ale ona nie wytrzyma tego, bo ona jest normalna. Ale ja jestem wariatem. No, tak. No i odeszłam do tego jego kolegi, którego on uważał za takiego ohydnego, sprośnego knura, który mówił zawsze bardzo brzydko o kobietach i coś. Ona nagle do niego odeszła. Ja tam nie wiem, ja też się jej dziwię, ale wy wiecie, że ona umarła też parę lat temu już ładnych, popełniła samobójstwo. Natomiast okazało się, była w terminalnej jakiejś fazie raka. I to ja potrafię zrozumieć. I to tak. To nie miało nic związku z Tomaszem, przypuszczam. No cię, może łatwiej podjęła decyzję. W każdym razie tak sobie myślę, że oni dwoje mogli żyć szczęśliwie jeszcze i długo, a przez jakieś nie wiadomo właściwie co, jednego nie ma, drugiego nie ma. No dlaczego jej nie ma? No tak. A może sobie wygdybać, że jakbym z nim się związała, to jakiś mutagen by jej nie wpadł, prawda, tam. No nie wiadomo. Nie wiem, może wy zapytajcie o coś, bo szczerze mówiąc tak się dziwnie czuję, bo powiem, po jego śmierci moją reakcją było tak. Wszyscy dookoła byli podekscytowani, przejęci coś, a ja byłam sama sobą zdziwiona. Ja tak jakby mi się taka nie wiem, klapa, taka przyłbica zatrzasnęła. Ciach! I nic. Ja byłam,
Ja byłam jak kamień. Nie wiem, to taka reakcja jakaś depresyjna była, jakieś coś. W każdym razie ja prawie nic nie rozmawiałam, ja nie chciałam o tym rozmawiać, ja nie chciałam nic. Wszyscy mówili, że powinnam jakoś go uczcić, napisać jakieś coś, coś napisać, coś zaśpiewać. A ja nie mogłam. I później dopiero po pewnym czasie stworzyłam jedną, jedyną rzecz, której zaśpiewałam o Tomku, bo tak na mnie to po prostu spłynęło. Dzisiaj zaśpiewam ten utwór, to jest ten w Teatrze Cieni, który potem ukazał się w formie teledysku, bo to firma Universal patronowała temu filmowi i coś. No i oni takie zrobili. No. Natomiast naprawdę, słuchajcie, Tomasz odszedł i coś tak jakby we mnie umarło. Część świata tak. Nie potrafiłam. Nigdy nie zapłakałam po nim. Dopiero wiele później, gdy poszłam, graliśmy z Klosterkeller w Sanoku, poszłam na grób tam. Nie wiem jakim cudem, podzwała mi śniegu, ale znalazłam ten grób. Wykopałam tam takie miejsce, świeczkę postawiłam, usiadłam tak, patrzyłam się w ten grób. I wtedy pierwszy raz i chyba ostatni zaczęłam płakać i tak mówiłam do tego grobu tak nonsensownie, coś ty zrobił człowieku. I tak rozmawiałam z Tomaszem i znowu to w sobie zamknęłam. Ale to nie jest tak, że ja nic nie poczułam po jego śmierci. Moja mama strasznie po nim płakała i wyrzucała mi, że gdybym ja się z nim związała, to byłoby wszystko pięknie. No ja myślę, że to akurat niekoniecznie, to by jeszcze szybciej odszedł, bo by ze mną nie wytrzymał. Także ja to raczej przedłużyłam mu życie, nie wiążąc się z nim. Wybaczcie, że tak żartuję, ale ja rozmawiam, ja mówię to wszystko w takim tonie, jak myśmy z Tomaszem rozmawiali. Dla nas nie było świętości. Tomasz nie był poprawny politycznie, ani w ogóle. Tomasz był jeden wielki buntownik. Tak. Nienawidził ludzi z papierosami, to potrafił w ogóle z taką rzucawką obchodzić 50 metrów dookoła jakiegoś chama, co szedł i palił na ulicy. I w ogóle takie historie były. Dobrze, aha, miałam panu dać... Tak. O, ten Ostatnia rodzina się domyślam, kontrowersyjny. Czasem sobie myślę, że troszkę się przyłożyłam do tej kreacji Tomasza, bo pewnego razu przed filmem zadzwonił do mnie aktor o nazwisku Ogrodnik. Zapytał się mnie, czy mógłby się ze mną spotkać, gdyż on się przygotowuje do roli. No to spotkałam się z nim, przemiły naprawdę człowiek. Opowiadałam mu, jaki Tomasz był. Tomasz potrafił być takim wariatem, jak na tym filmie. Ale to on absolutnie nie był rozhisteryzowanym takim ciapciągiem jakimś. Nie. Tylko może... Kto go znał, to wiedział, o co chodzi. Tak, nie wiem, jak to powiedzieć. To był mądry i to był inteligentny człowiek, na poziomie człowiek, w którym wielki ogień płonął. I on marzył zawsze, żeby kiedyś coś rozwalić, wywalić telewizor przez okno, prawda, jakieś takie rzeczy. Tylko go powstrzymywała no, kultura własna i coś. I tak jak na początku którego to już filmu, bo nie wiem, bo tu już kilka filmów masz mi głupio powiedzieć, ale jeden z filmów, a może ten Ostatnia rodzina, czy nie, zaczyna się tak, że pan Zdzisław mówi z kolei, bo to w ogóle ta sama sprawa była. Pan Zdzisław mówi, bardzo chciałbym, wręcz marzę, żeby kogoś zgwałcić, ale nigdy tego nie zrobię, gdyż jestem zbyt dobrym człowiekiem, ale marzenia są. Tak, tak, on też miał odjazd. Tomek mi mówił, że on jakieś takie... Ale to są fantazje. Tomasz miał w sobie to takie szaleństwo. I być może, jak on na przykład przychodził do redakcji Teraz Roka, gdzie on tam pracował, gdzie on tam miał poważnego szefa, jednego, drugiego,
to Tomek się tak zachowywał się inaczej. Ale na przykład przy mnie, czy przy chłopakach ode mnie z zespołu, czy tam jakichś ludziach, o których wiedział, że są też troszeczkę, no to już dawał czadu bardziej. A przy rodzicach, no wszyscy wiecie, bo jak nawet nie jesteście rodzicami, to jesteście dziećmi. Z rodzicami jest pełne spouchwalenie. I on przy tych rodzicach i takie pewne były relacje w jego rodzinie, że on tak się zachowywał, ale to nie znaczy, że on tych rodziców nie poważał. On kochał bardzo, oni się wszyscy się kochali bardzo. I nie było żadnej toksycznej relacji między nim a ojcem, tam gdzieś też takie były. Nie, skąd? Bardzo była zdrowa, fajna relacja między nimi, kochali się. Ale Tomasz przy nich to potrafił. I naprawdę, tylko że to nie chodziło o to, że on był histerykiem, czy on pogardzał tam rodzicami, tylko po prostu tak przy nich mógł bardziej pokazać tę swoją wariacką stronę, o której marzył, że ten i rodzice wiedzieli. I ta cała scena, jak on tam wpada i rozwala matce tą kuchnię, to ja dopiero po tym filmie, ja sobie przypomniałam, on mi o tym mówił. Bo to było tak, że on przyszedł do domu, tam mama miała klucz. Mama czasami przychodziła i jak to kochająca mamusia sprzątała Tomusiowi w domu. Pomyła mu naczynia dobrze, ale poprzestawiała mu na biurku. No, a to była straszna zarobia. Kiedyś przyszłam do niego, a on był cały rozwścieczony. Mówi, wiesz co, matka przyszła, posprzątała mi na biurku, swój porządeczek zrobiła. A wiesz co zrobiłem? Poszedłem do niej i zrobiłem jej w kuchni swój porządek. On naprawdę jej wkroczył i w odwecie za porządek na tym, to jej sprzątnął wszystko z tych blatów. On tak naprawdę zrobił. Ale to należy to właściwie rozumieć. No nie, bo on właśnie zrobił swój porządek matce w kuchni, jak ona mu zrobiła swój na biurku. Tylko że właśnie no, są pewne rzeczy, których fundament należy znać, żeby je właściwie zrozumieć. Pytanie było o film, dlatego ja mówię, że tak. No to właśnie, słuchajcie, on nie był takim jakimś pierdolniętym w ogóle histerykiem. Absolutnie nie. Nie był. A z drugiej strony ten film dość dobrze jego przedstawia, bo tę historię, jak on wchodzi do domu, bo to moja ulubiona scena z tego filmu, wchodzi do domu, ojca obrazy stoją sobie na korytarzu, on sobie wybiera, biorę ten i wychodzi. To tak naprawdę było. I ten ojciec tak, no ale Tomek, ale bo to miało pojechać do Stanów. To namalujesz sobie drugi. No czy oni się nie kochali, no skoro przychodziły takie rzeczy, to też właśnie, no. Pytanie, bo mówimy o filmie, a są różne książki, nie o Wyszyńskich, ja mam to. To jest Grzybałkowskiej książka, tak. Ja mam pytanie, bo też są różne opinie. I nawet Wiesław Weiss też swoją napisał, tak by w końcu. Ile jest do końca prawda, ile jest takich... Dla mnie ta książka Grzebałkowskiej jest bardzo w porządku. Bardzo piękna i naprawdę napisana z taką zaangażowaniem i dbałością. Ona zrobiła co mogła, ona starała się napisać jak najbardziej rzetelną książkę, a jest osobą z dystansem do całej sprawy. Wiesław Weiss też go znam osobiście, bo Magdalenę też znam. No zdenerwował się no przede wszystkim tym filmem, książką też, ale im dalej od śmierci Tomka, to ja zauważyłam jakieś takie, może też dlatego się zdystansowałam przez całe lata od tej sprawy, to było tak, że ja miałam wrażenie, że słuchajcie, jak on był ten wigilijne południe mniej więcej, kiedy? Ja zadzwoniłam do Tomasza, no bo przecież ten
nie zadzwonił, nie złożył mi życzeń z okazji urodzin, bo ja mam w Wigilię urodzin. Nie zadzwonił, a wychodziliśmy z Krzyśkiem do mojej mamy, no, na wigilijny tam obiadek wczesny. No to zadzwoniłam do Tomka, tu się zgłasza sekretarka. No to odśpiewałam sobie sama 100 lat. Po czym powiedziałam, w imieniu twoim składam sobie, kochana Aniu, najlepsze życzenia i tam coś tam. No i już nie musisz dzwonić, bo życzenia złożone. To pa, cześć, nie? Coś w tym stylu. I nagle on do mnie dzwonił. Mówi, no Ania, bardzo cię przepraszam, bo wiesz, bo tutaj nie do, przecież oczywiście wszystko najlepsze. No to zaczęliśmy rozmawiać i tam potem on zaczął tak dziwnie i coraz dziwniej mówił. Ale na początku rozmowy był normalny, przytomny, cały wszystko. A no, gadaliśmy, nie wiem, 40 minut może. Im bliżej, im dalej w tą rozmowę, tym on coraz bardziej odpływał jakoś, aż ja to w końcu zauważyłam. Mówię, Tomek, ty, ale co się dzieje? Nie, już nic nie jest ważne, w ogóle nic nie jest ważne. Nagle usłyszałam, że jemu się zaplątał język parę razy. I ja wtedy zrozumiałam, co się dzieje. Mówię, Tomek, ja do ciebie zadzwonię. Ja do ciebie jeszcze zadzwonię, albo może ja przyjadę teraz do ciebie. Nie, teraz to już nic nie ma znaczenia, daj sobie spokój. Ja mówię, Tomek, ale bałam się cokolwiek powiedzieć. Nie? I potem to już naprawdę, już jak pijany rozmawiał, plątał mu się język. Ja, no, trudno opisać takie uczucie, bo to z dystansu każdy, co ja bym powiedział, nie? To tak wiadomo, jak z teleturniejami prawda, w telewizji. A tu ja... Z pani kwanty. Tomek, ja do ciebie zadzwonię. Dobra, to panie Krzysiu. Ja mówię, Krzysiek, Jezus Maria, słuchaj, on zasypia właśnie. On właśnie to robi, on zasypia. Nie wiem, co ja mam zrobić. Zadzwonię do niego. I ja potem, jak już dzwoniłam, on nie odbierał. Nie odebrał, zadzwoniłam wiele razy. I, no, i tak to wygląda z mojej strony. No ja wiem, że to jest prawda i powiem. A w miarę upływu czasu, to ja, jak tak zebrać wszystkie opowieści, to u niego w ogóle tam hotline był. 100 osób do niego się okazuje dzwoniło i on z nimi rozmawiał, mówił co zrobił, innym nie mówił co zrobił, innym coś tam. Nie wiem. Wiecie, to jest to tak niesmaczna w ogóle sytuacja, że ja stwierdziłam, ja się nie odzywam, niech sobie gadają co chcą, niech sobie tam piszą co chcą. W końcu, co to zmieni tak naprawdę? Czuję, że ciągle nie dźwigam tematu. Nie wychodzi mi jakoś tak... Nie spełniam waszych oczekiwań, co chcielibyście usłyszeć. Bo, no... Dla kogo powstał hołd? A ona to nie jest o Tomaszu, absolutnie. Bo to jest numer z płyty Scarlett, 95 rok, kiedy jeszcze... Było dużo. A ona to napis, zresztą Tomasz uwielbiał ten utwór, no z wiadomych jeszcze przyczyn. Bo, i ja miałam takiego znajomego, który pracował w telewizji. On robił na zlecenia telewizji programy różne. I ja pamiętam, jak ja byłam w ciąży, to byłam w jakimś w ogóle dennym finansowym stanie, taki, tak już, że niemalże na chleb nie miałam. I ten Radek mi bardzo pomagał. On mi jakieś tam raz, drugi, trzeci załatwił, jakieś tam takie fuchy. No mówił, Ania, no przecież nie możesz tak, no przecież widzę, ty tutaj, no mówił, no, pierwszy głos polski, a to taką biedę klepię. Pomagał mi, był kochany, był w ogóle taki dobry, taki super dobry człowiek. No i taki super dobry człowiek, jak trafi w ten świat związany zwłaszcza z telewizją, tam jest bardzo ostro, tam jest dżungla, tam wygrywa silniejszy. I ja pamiętam, że kiedyś z tym Radkiem rozmawiałam, a on mówił, Anka, ja już nie mogę, ja już nie daję rady, słuchaj, ja tego nie wytrzymam, co tu się dzieje, no nie będę to, nie, no wiadomo, nie? Ja nie mogę, ja jestem zatruty tym, co za koszmar tu się odbywa. Ja dopiero i pewnego razu wyszłam z domu, to już Adaś był na świecie, no tak zdecydowanie to było. Wyszłam z domu, gdzieś tam szłam, kupiłam gazetę w kiosku. I jakoś tak spojrzałam, był tytuł
śmierć przed kamerą. I od razu zrozumiałam, o kim tam jest mowa. No i ten Radek, taki do końca kochany, dobry, usiadł, włączył kamerę i mówił, żeby nikogo nie obciążyli tam, nie ciągali po policji. Mówił, że tu źle wszystko, nie? I strzelił sobie w głowę przed tą kamerą. No, o nim to napisałam. I Tomasz się mówi, że on bardzo dobrze rozumie, co czuł tamten człowiek. No, ale to nie było związane z tą sytuacją. Chciałabym coś jakiegoś powiedzieć, żeby to miało większy ciężar, ale muszę wam powiedzieć, że przywołuję sobie Tomasza czasem tak w pamięci, przede wszystkim jako tego człowieka, którego miałam zawsze przy sobie, na którego zawsze mogłam liczyć. A jak jego wspominam takim, jakim był jako ten mój przyjaciel, to między nami było cały czas, oprócz tego, że gotycka atmosfera, to było wesoło. I było tak lekko. Ciągle jakieś myśli ulotne, coś. Nie miałam już później takiego przyjaciela. Zawsze dzwoniłam do niego, jak pisałam teksty. A ja teksty piszę po nocy. Tylko, że on też, on był nocnik, jak już mówiłam, i on chodził spać o 4 rano, 5, to bez problemu mogłam dzwonić. No i dzwoniłam. No. I bywało tak, że jak pisałam jakiś tekst, to wściekałam się, że mi nie wychodzi tak, że no bo ja bym chciała usiąść, nie? I żeby on mi się w ogóle sam napisał najlepiej, ręką taką tą. Jak to ona się nazywa, ta ręka, co działa tak? Ręka zwiewna. Nie, to taka jest autonomiczna ręka, tak? Jakoś tak, żeby taką... No, a to nie ma tak łatwo. I czasem siedziałam, męczyłam się, coś pisałam, ale to nie było to. No, twórcze, straszne cierpienie przeżywałam. No i wtedy dzwoniłam do Tomasza. No i to było... Tomek, pisze właśnie piękny tekst. No, tu ja bym musiała pi cały czas. No. A Tomek się śmiał. Mówi, dawaj, przeczytaj. I ja przerywałam na chwilę swoją wiąchę na temat tego gówna, który tutaj się wylewa. I mu czytałam jakieś omywana zimną wodą, jak szkło, jak ładsza co dzień, czyściejsza co noc. Te tam różne najpiękniejsze teksty, bo przy nich największe bóle są. Tomek mówił, Anka, no piękne to jest. Mówię, a weź. Ale tutaj utknęłam i na przykład mówiłam jakieś i w miejscach, gdzie miałam zostawione puste miejsca na jakieś słowa, na które nie mogłam wpaść, to tam najgorsze pi wstawiałam. No i Tomek się śmiał jak cholera, bo dzwoniłam do niego potem za 15 minut i za 20. I coraz dalej ten tekst. I za każdym razem coraz bardziej wściekła i rozbluzgana. I potem już odbierał telefon po prostu rycząc ze śmiechu już na dzień dobry, bo wiedział, co się będzie działo. No i w takich właśnie okolicznościach powstawały najpiękniejsze teksty, ale on mi był dla mnie wielkim wsparciem. On mi zarazem mówił naprawdę, tu dobrze, tu ja bym troszkę jednak to poprawił, tu coś. No. Tak samo Tomasz do mnie dzwoni, gdy tłumaczył, bo on był strasznie... Ja takiego tłumacza, jak on tu nie spotkałam, aczkolwiek nie spotkałam znowu aż tak wielu tłumaczy i nie śledziłam ich pracy, ale Tomek przeżywał takie same dokładnie bóle, gdy tłumaczył. I bywało, że dzwonił i pytał mnie o jakieś, najczęściej o jakieś rock'n'rollowe i frywolne tematy. I pamiętam, to najlepsze to było, bo to zawsze wspominam, że wzbogacam jego słownik i jego w ogóle kulturę osobistą, wiedzę o świecie. Mówił, jak tu Anka jakoś tak filuternie i zabawnie, a zarazem nie za bardzo tak grzecznie powiedzieć, że pan doznał podniecenia fizycznego. Ja wtedy sobie przypomniałam Jurka Durała z zespołu Zio, który, ja nie mówię, uzyskał stójkę. I pamiętam, że Tomek mówi, Anka, i to jest właśnie to.
I właśnie w ten sposób tego rodzaju, i gdzieś w jakimś tłumaczeniu to na pewno jest w którymś jego, bo aż się popłakał ze szczęścia. No jak ja mam mówić smutno o coś i poważnie o Tomku, kiedy między nami ciągle były w tym stylu jakieś właśnie, jakieś historie. No, miarkowałam go czasem, bo ja powiedziałam, sprawił sobie ten płaszcz drapuli. On go za jakąś gigantyczną kasę uszył u krawca, no. Za jakąś straszną kasę, ale dokładnie taki płaszcz, żeby czerwony, jedwabny od spodu coś. Ten cylinder sobie taki sprawił. Zęby, sztuczną krew. I on to, ten czubek sobie wkładał. Mówił mi, że wiesz co, już dwa razy byłem w nocy, założyłem zęby, krew, nie, płaszcz i biegałem z góry na dół po klatce schodowej. No my to tu spotkałeś kogoś? No nie, niestety, ja mówię, no szczęście. Mówię, Tomek, no wywiozą cię, no wezmą policję, no wywiozą cię. Ty, ale czad, wiesz, bo jak ja tak zeskakuję z tego stopnia, ten płaszcz tak powiewa. No, także jak widzicie, ludzie weseli też mogą być smutni. Staram się mieć takie wspomnienia związane z Tomaszem. I wy też tak to pamiętajcie, naprawdę, bo można się naraz śmiać i cierpieć. Można. A jak pamiętam, że przyszłam kiedyś do niego, ja mówię, Anka, jakie jaja. Zobacz, jaki walnąłem tekst do teraz roka, ten jego pożegnalny. I mówi, badaj. Ja czytam, mówię, kurna Tomek. A mówi, ale będą szaleć, jak to przeczytają. Ja mówię, wiesz co, mnie martwi co innego, a tym to się nie interesuje. Bo mnie martwiło, że on to serio napisał. O czym ostatnią swoją audycję też. Haha, on to wszystko było w charakterze takiego psikusa. No, mężczyźni są na ogół dużymi chłopcami do końca, a Tomasz był. U niego silny był ten pierwiastek dużego chłopca. Ach, i powiem wam, w czasie tej naszej ostatniej rozmowy, właśnie po czym się zorientowałam. Bo czułam, że on mało nie pęknie, żeby mi powiedzieć o jakimś swoim super psikusie. Znałam ten ton głosu, znałam coś. I widziałam, że ma taką ochotę mi coś powiedzieć. I tak zacisko zęby, żeby tego nie powiedzieć. On mi chciał powiedzieć, jakiego robi finalnego psikusa. No niech mu tam będzie dobrze, gdzie trafił, no. Był ateistą, ale może nie wiem. Było coś takiego, że on zawsze obiecywał, że gdy zrobi, co zrobi, to da znać. Jeśli coś jest z tamtej strony, to da znać. No, kto jak kto, ale on to już by na pewno dał znać. I okazało się, jego ojciec miał jakieś takie coś, zginęły właśnie tego dnia. Klucze, które się nagle znalazły. Klucze od jego mieszkania. Nie, naprawdę, bo jak ja zadzwoniłam, powiedziałam jego ojcu, że Tomek to właśnie realizuje swoją pasję i jestem prawie pewna. Ojciec mówi, proszę chwilę poczekać. Proszę, mówi, nie ma kluczy do jego domu, tam gdzie powinny zawsze być, w takim jakimś naczyniu. Aha. I on coś? Po czym za jakiś czas, bo wtedy to byliśmy tam, dzwonił kilkakrotnie i potem się okazało, że one się tam pojawiły. Jeszcze jakieś, już nie pamiętam dokładnie szczegóły, ale też ten ojciec powiedział, no naprawdę wygląda na to, że to jakiś znak od Tomasza, bo jakieś zdjęcie się przesunęło, ja już nie wiem co. Mi Tomek nigdy nie dał znaku żadnego. Raz miałam taki sen wyrazisty, ale to mógł być sen. Natomiast mój mąż, Krzysiek, wtedy myśmy się rozstali, Krzysiek mieszkał gdzie indziej i powiedział mi wtedy tak, że gdy ode mnie się dowiedział, że Tomasz zmarł, to
siedział sam w takim, tym kawalerka była. Mówi, siedziałem, tak myślałem o Tomaszu, wspominałem te nasze chwile, te tam, jak on z wózkiem, z Adasiem chodził i tak dalej. I słuchaj, i nagle pukanie do drzwi, takie bardzo wyraźne, takie się rozległo. Ja wstałem, tam nikogo nie było, a był w obie strony bardzo długi korytarz. Nikt by nie zdążył uciec. I Krzysiek mówi, wiesz co, pomyślałem sobie, no dzięki stary, dałeś znak. No i nadal nie wiemy, no to niby dał znak. No może dobrze. Słucham? No niby rzeczy, jakieś znaki były. No jego ojciec, który też, no trudno o bardziej trzeźwego, zdroworozsądkowego człowieka, ale sam powiedział, że jemu to wyglądało na znaki. Nie wiem. Pytanie mi zadawajcie. Ja bym zapytał o pelerynę Nosferatu, bo tutaj był Wojka Jarzyńskiego, nie? No to ta peleryna, co latał w nim. Ja ją mam. Właśnie o to chciałem zapytać. Ja ją mam. Tak. Pewnie mam ją i będę ją miała. Później byliśmy z jego ojcem u niego w mieszkaniu, pamiętam, po jego śmierci i ojciec mi powiedział, jak uważasz, że coś byś chciała wziąć, to bierz. Wzięłam pelerynę. Wzięłam taką torbę jego, w której zawsze chodził tam do trójki w niej, taką złachaną, starą, ale to była taka bardzo tomkowa torba. Wzięłam kasety wideo. Tylko nie oryginalne, bo to wziął ten jego kumpel, ten taki, tylko te takie przegrywane kasety jego. No i ojciec mi powiedział, zapisał trójce tą całą swoją gigantyczną płytotekę. Moim zdaniem to bez sensu, bo to się tam zmarnuje. Jakbyś chciała jakieś stąd płyty, to weź sobie, ile chcesz. Wiecie, jak ja się poczułam? Ja tak i ja. Mogę wziąć ile chcę. No, a kultura, bo ja mimo że rock'n'rollowy, to ja jestem z bardzo dobrej rodziny i dobrze wychowana jestem, że no nie wypada mi to. Wzięłam całą dyskografię X-Mal Deutschland, Suzy and the Benchies, no bo to musiałam. On mówi, no już dużo tego. On mówi, jakie dużo, nie bierz jeszcze. Wzięłam The Stranglers, całą dyskografię. Mówi, no jeszcze ja, jeszcze jakiegoś wykonawcę, Depeche Mode. I się wstydziłam. Mówi, no jak chcesz, to bierz jeszcze. Mówi, nie, no nie, że tak nie dałem. I tyle tam ocaliłam. Potem się dowiedziałam, że to jakoś tak leżało. To też tego jego tłumaczenia, takie wydrukowane tam w innym miejscu, że tam leżało na korytarzu, się marnowało. Nie wiem, takie chodziły plotki, ale bo to może ktoś tak gadał. Ciężko mi uwierzyć, żeby... W magazynie? No nie wiem, no ciężko mi uwierzyć, żeby aż taka fantastyczna płytoteka... No ale właściwie to co miał z tym zrobić? No ale no, i tak wzięłam dwie takie torby, naprawdę, no. I potem długo myślałam nad tym, ale no już nie śmiałam, no. A masz jakieś obrazy? Nie słyszę? Masz jakieś obrazy pana Stosława? Nie, no aż tak dobrze to nie. Chciałabym mieć. A właśnie, no muszę się tu pochwalić, bo w domu Tomka wisiało sporo tych obrazów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No tak z 10 w sumie wisiało obrazów ojca, oryginałów, tak gęsto, bo to nie było duże mieszkanie, dwa małe pokoje, nieduże. I
I słuchajcie, ja no 1000 razy byłam tam i mogłam do woli gapić się na te najpiękniejsze jego obrazy. To krzesło, co jest na okładce zespołu Collage, czy ta kobieta wąż, czy te drzwi, czy okno, jak to tam on to nazywał roboczo, takie piękne obrazy. I ja tam normalnie chodziłam, tak stałam i się gapiłam w te obrazy. Mogłam dotknąć palcem i nikt mnie nie bił. Naprawdę to takie przeżycie mi z tej ziemi było. Tak, tak. I dużo czasu, powiem, spędziłam wgapiając się w to i zastanawiając się, jak można wpaść na to, żeby taką kropeczkę, a tu taką kropeczkę. No. Fascynowały mnie one, no Tomasz też. No i a Tomasz, to tak jak sobie przychodził, to wybieram najlepsze, prawda? Naprawdę to, co tam u Tomka było, to niesamowite było zupełnie w tym mieszkaniu. A tak by sobie mógł teraz, on pasjami podkładał te swoje tłumaczenia przez siebie mówione, pod filmy, inne. I teraz na komputerze, no jakby miał super. Naprawdę pamiętajcie, że umrzeć to zawsze zdążymy. A co sobie pożyjemy wcześniej, to nasze. Co innego jak ta Anka z tym rakiem, dobra. Natomiast póki jakoś żyjemy i coś, to zawsze uważam, że należy żyć. Należy żyć i już. No. Tak sobie gadam, to niby takie truizmy, no, ale trzeba o tym pamiętać w najgorszych momentach. Ja myślę, że tutaj jak przyszliście, to tutaj nie jeden z was ten temat drąży sobie w głowie czasem. Także dlatego tak silnie zaznaczam, jak ja na to patrzę, to widzę jedyną tak naprawdę mega głupią rzecz, jaką Tomasz zrobił. Głupią strasznie. A ty go brałaś kiedyś w ogóle pod uwagę jako partnera? Nie. No właśnie nie było szans, bo on brodę miał, jak ja go poznałam. To, że zgolił, zgadnijcie, kto się do tego przyczynił. Jeżeli przez parę lat wysłuchiwał ode mnie, że ma zgolić brodę, w końcu to zgolił. Nie. Jako para to byśmy, ja bym jego zeżarła po prostu. To dla jego dobra własnego. Co? Nie słyszę? Modliszka, znaczy, no, ja jestem kawał cholery i generalnie wszyscy mężczyźni zawsze dosyć cierpili w związku ze mną. Więc dlatego w pewnym momencie mojego życia stwierdziłam, że już się z nikim nie będę wiązała, żeby po prostu nie krzywdzić ludzi, no bo ja jestem dobra kobieta. I trzymam się tego i z dumą powiem, że to już od ponad 3 lat nie cierpiał przeze mnie żaden chłop, także może chociaż koniec mojego życia będzie jakiś opromieniony dobrocią i łagodnością, czy nie wiem, czy... No to ja. Nie słyszę? Klostera? Będzie pewna niespodzianka, o której nie mogę powiedzieć, bo nie będzie niespodzianką. A to na jesień. Właśnie teraz ją tworzymy. A potem będziemy robili nowe numery. Znaczy już robimy, już mamy trochę nowych, ale ja, ponieważ jestem złą kobietą i nie mam żadnego partnera do wyżywania się na nim, to się wyżywam na zespole i oni i narzuciłam im jedno. Bez bólu, bez cierpienia, tak? Co? Muzyka? Nie, nasza muzyka bez bólu i cierpienia nigdy w życiu. Nie interesuje mnie to. Jak to kiedyś powiedział, kto to powiedział? Ciechowski? Chyba tak. Prawdziwa, wielka sztuka nigdy nie jest wesoła. I to jest prawda. No zobaczcie, czy Mona Lisa jest wesoła? Czy największe dzieła sztuki światowej są wesołe? Czy ta katedra w Madrycie jest wesoła? Nie, wielkie dzieła sztuki nie są wesołe, to nie znaczy, że są smutne,
ale często jakieś obcowanie z wielką sztuką powoduje wzruszenie, które powoduje wręcz łzy u niektórych. I wielka sztuka nie jest wesoła. Nie lubię wesołej muzyki. I oj, to nas też z Tomaszem łączyło. On to nienawidził wesołej muzyki. Te takie nurty radosne, rozmaite, które jeszcze za jego czasów, to, no, tego to dobrze, że nie dożył tego, co teraz króluje mu poprzez. To nie, on wymiotował. No, myśmy słuchali naprawdę, bo ja przychodziłam tam do niego, siadaliśmy tak sobie i słuchaliśmy. On mi prezentował przepiękne naprawdę zespoły. Przepiękne i smutne. Co by mu się podobało? No. Nie. Kloster Keller przede wszystkim. No ja właśnie, jak już tworzyłam jakieś płyty po śmierci Tomasza, zawsze myślałam, no i tego żeś nie usłyszał, frajerze już. I tego. I tak żałuję, że niektórych rzeczy on nie usłyszał, bo wiem, że byłby zachwycony. Niektórych może by był mniej. No, myśmy się bardzo spierali na tematy sztuki, także co do klosterowych utworów. Ja potem przestałam go, bo parę razy zabrałam go ze sobą do studia. A nie mogłam mu już później puszczać demo przed płytami, bo jak się przyczepił na płycie Bluta w numerze Czerwone Wino, było na demówce, no, czyli tego, co nie wyszło na płycie. Taki był taki gwizdo dzwonek, tam się jakoś sprzęgło, gitara, coś tak. No, piękny dźwięk, natomiast nie dało się go odtworzyć na tej płycie. Próbowaliśmy, nie dało, nie wiadomo z czego to było, jakieś sprzężenie. No to szmigęgał przecież rok po roku przy każdej płycie. I tak to spierniczysz, jak to czerwone wino. To już potem mu naprawdę, no, nie dawałam mu dema, za co się kłócił. Mówiłam, że no i co, i będziesz potem mędził i się przywalał o jakiś byle duperel taki. No. No nie, nie ma sprzęgu, nie ma i co mi pan zrobisz, nie mamy pana sprzęgu. Ja myślę, że przede wszystkim jeśli chodzi o filmy, to on by znalazł coś dla siebie. Bo on wielbił z jakiegoś powodu te Bondy. Tutaj akurat się nie dogadywaliśmy. I te jakieś wyścigi, te pościgi, rozwalania samochodów, wybuchy, on takie te sceny uwielbiał. A przecież te sceny ostatnimi laty, no to zostały na taki level podniesione, że obłęd dzięki 3D i różnym tam cyfrowym montażom. Tak. No, tak, on do tych komputerów miał wąta takiego, ale powiem, że już w końcu, tak po cichu i udając, że to wcale nie on, to miał taki jakiś tam mały komputerek od ojca i czasem e-maila mu napisał. Chociaż bluzgał, jak nie wiem co, aha, próbowali mu, on tam dla ETI-a tłumaczył, prawda? Próbowali mu na przejść na to, żeby on jednak w komputer wpisywał te tłumaczenia, a nie trzepał na tych swoich starych maszynach do pisania. Takie rumple miał takie koszmarne i mówił, że on nigdy w życiu nie będzie na innej maszynie pisał, bo to jest wspaniała maszyna, do której on przywykł. Naprawdę takie rumple, takie trzeba było walić, jak nie wiem, no straszne. Ja mu proponowałam elektryczną maszynę do pisania. Nawet sobie kupiłam po to, żeby jemu powiedzieć, że zobacz, mam elektryczną, może ci pożyczę na chwilę. Gdzie? Pogonił na kopach. Jaką won mi z elektryczną? Nie będę, ja mam tu dobre maszyny. I próbowali go przystawić. O czym najpierw prośbą, potem naciskiem. Ma pan nam to dać w formie cyfrowej. No to powiem wam, że to, co przeżywali ci serwisanci z ITI-a, no to powinni jakieś dostać odszkodowanie, jak weterani wojenni, bo przyjeżdżali mu tam, stawiali mu ten komputer, to wszystko. Oczywiście chodził dookoła i bluzgał na to i mówił, co on o tym sądzi, bez ogródek. Po czym próbowali go nauczyć, to on bluzgał, że tu nie ma, tu naciskam i gówno z tego, no bo pan zszedł z aktywnego okna,
z jakiego aktywnego w dupie mam na maszynie, bym to dawno napisał i tak ten. Po czym wyjeżdżał ten serwisan, nie? Już taki. I za pół godziny znowu musiał przyjechać. To cholerne gówno zdechło. Przyjeżdżał serwisant. Okazało się, że wygasił mu się ekran i te, tam wtedy to były te takie gwiazdy, no te wygaszacze starego Windowsa, takie gwiezdne niebo. On napisał, że spierniczył się, że coś. Tymczasem wystarczyło poruszyć myszą, nie? A Tomasz nie, tylko Tomasz bluzgał przez telefon, że się gówno zepsuło. Przyjeżdżał gościu, ruszał myszą. Po czym dostawał opierdziel, że co to za jakiś debilny pomysł, żeby jakieś gwiazdki wyskakiwały. Wyjeżdżał i znowu za godzinę, znowu musiał wracać. Bo tam coś, znowu. Aha, jeszcze było, że mu zniknął... Gdzie jest cholerna strzałka? No a ona się na edytorze tekstu zamienia w ten patyczek, nie? Strzałka zginęła i znowu musiał wracać. To naprawdę wielcy bohaterowie byli ci serwisanci z ITI-a i... Ech, Boże. Wyobrażam sobie, co oni tam mówili. Coś pomóż powiedzieć? Źródełka kolekcji były jakieś widele, czy były tylko płyty CD i kasety? Ale 100 kilo winyli było. Po prawej stronie, jak się wchodziło, to full winyli było. Bardzo dużo. Tak, tak. Bo on zaczął zbierać to, jak jeszcze przecież CD-ków nie było. Bo kiedy weszły CD-ki? 8.6. No, w Polsce pierwsze to były w 90 roku, bo to wiem, że to nasze Purple było jednym z trzech pierwszych, które wyszły równolegle w 90 roku. No to troszkę wcześniej. A on miał płyty z lat 60., 70., to winyle miał. No. On dużo jeździł na giełdę w klubie Hybrydy w Warszawie. Też tam jeździła. No to bo tam wtedy wszyscy jeździli. Jeszcze była też taka giełda na Skrze, ale ta najważniejsza była właśnie giełda płyt w Hybrydach. To tam jego wszyscy znali. No, kolekcjonerem był zapalonym do szaleństwa. Jejku, teraz słuchajcie, pomyślałam dopiero, jak on by bluzgał na te Spotify i to wszystko. Już to słyszę, co by się działo. Tomasz jakby żył, miałby teraz 62 lata. 58 rocznik. No, jest 22. No. No. Cholera, no tak, przepraszam, 34, no klasę matematyczną skończyłam. A on grafik płyty? Nie słyszał płyty grafik. Nie, słyszał. Słyszał. Nie, no przecież, że słyszał przecież. Jak pisałam utwór Zaklęta w Marmur, to był jeden z najgorszych piekieł nocnych przez telefon. Bo to ja miałam już ostatni dzień, był ostatnia szansa. Jakbym nie napisała tego tekstu i nie nagrała go na drugi dzień, to był ostatni dzień studia, to by nie było. Tak, tak, to co ja wyprawiałam i to tak na zmianę, te piękne strofy, bo tam taki bardzo ładny tekst poetycki jest i zamiast przecinków to tradycyjne polskie słowa czytam. No, z nikim się już tak nie ubawiłam i nie pisałam razem tekstów. Takie oryginały nie były nagrane z tymi słowami? Oryginały nie. To tylko były w naszych rozmowach, gdy mu czytałam z kartki. Albo były jakieś wolne miejsca, żeby jakieś słowo do rymu z jakimś innym i ja jakieś by słowa powszechnie uważane za obelżywe rymowałam tam, ale żeby się zgadzał rytm. Tomasz generalnie był rock'n'rollowcem, niewątpliwie, tylko takim nawiedzonym. Tomek nie pił dużo alkoholu. Rzadko bardzo jakieś wino wypił, coś, ale on nie miał. Piwa to on chyba nie lubił.
mi się wydaje. Nie, nie lubi, nie lubi, bo to razem ze mną się akurat jednoczył w tym temacie. Nie, on tak w ogóle to mówił, ja już jestem i tak wariatem, nie potrzebuję używek, no, żeby odlecieć. No i coś w tym było tak. Słuchajcie, jak nie ma żadnych pytań, to ja pozwolę sobie może zrobić to, co mi wychodzi najlepiej. Ale jak się co? Jak rodzice tą całą sytuację z nim przeżywali, nie? To czuł, jak rodzice się odpalą. Nie, rodzice normalnie, no spokojnie to brali, bo to czasem są relacje wewnątrz rodzin najczęściej, które inaczej wyglądają z zewnątrz, a inaczej są odbierane od środka przez ludzi, którzy przez lata pewien taki sposób... formę relacji ze sobą, taką formę relacji ze sobą wytworzyli. I to bywa i w jedną stronę przegięte, i w drugą. Bo ja mam na przykład, znam takie małżeństwo od lat 30, które cały czas, słuchajcie, przez te lata, no, kochanie, no cześć Koraliczku, kochanie, no tam, a ty tylko zjedz dzisiaj zupkę, a wypiłaś herbatkę? Dzisiaj piłaś herbatkę? No to tak, mój kwiatuszeczku, to od 30 lat, słuchajcie, to jest jakiś obłęd. I oni tak gadają ze sobą, nie? I ja z tym chłopakiem tak mówię, ty słuchaj, ale wy nie żygacie tak rozmawiają ze sobą? Nie, wiesz, bo u nas to tak normalnie jest. Mi się wydaje, że my przywykliśmy używać takich słów, ale wszystko jest normalnie, kłócimy się czasami. I to, wiecie o co chodzi, łatwiej mi na tym przykładzie to opisać. To też bywa tak, że jak ludzie się drą na siebie, to dla nich jest to dosyć normalny sposób odzywania się do siebie. A tylko dla ludzi z boku jest taki przerażający. Nie, on szanował swoich rodziców i był dla nich naprawdę dobry i kochany. No poza tym, że czasem jakieś tam fochy miał, no ale to każdy ma. Tomasz może troszkę bardziej, no. To się lubi, to się czuli. No właśnie. Nie trzeba być potrzebny z tego wątku swojego związku z panem Zdzisławem. Mojego związku z panem Zdzisławem, no. Słuchajcie, no najgorszym aspektem tego wszystkiego byłoby to, że miałabym pasierba w postaci Tomasza. Ale to by się rodziło z tego, jak powiem. Jedna twórczość i twoje. Nie wiem. Wydaje mi się, że byłoby to wspaniałe. No ale chyba nie byliśmy w ogóle tak od podstaw biorąc w swoim typie nawzajem. No, nie no. No nie, powiem, że tak psychicznie ten to znakomicie. Ja byłam potem u pana Zdzisława tam kilkakrotnie po śmierci Tomka i rozmawialiśmy bardzo pięknie, rozmawialiśmy i to tak trochę jakbym z Tomkiem rozmawiała, w końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni. On mi mówił, ja się tak zastanawiam, bo ja już jestem coraz starszy, czuję pewne takie z wiekiem idące jakieś tam słabość, coś tak, jakieś tam minusy. Ja się tak zastanawiam, jaki ja będę, gdy ja będę jakiś już bardzo zniedołężniały, czy ja będę wolał żyć, czy nie? No bo ja to nie jestem taki jak Tomasz. I tak się zastanawiał, nawet kiedyś mi powiedział, tak się zastanawiam, jak ja umrę. Ja potem sobie to przypomniałam i tak na to nie wpadłby chyba nawet pan Zdzisław. No, był to na pewno ktoś, z kim mogłabym mieszkać w jednym mieszkaniu. I byśmy się znakomicie dogadywali. No i to obrazy. Obrazy to obrazami, ale przede wszystkim nasza pasja do nowinek technicznych i do komputerów. To wspaniałe to było, naprawdę. Ja pamiętam, jak kartę Compact Flash kiedyś kupił, jak te karty dopiero wchodziły, nie? Jakaś tam o gigantycznej objętości, chyba tam 100 megabajtów.
i pokazał, a ja kupiłem sobie taką kartę, a ja to tak patrzyłam, jakbym miała, prawda, taki brylant wielkości mango. Ojej. I Tomek tylko się obśmiewał, no bo to za kilka jeszcze ta karta była, bo Tomek tak, nie masz czym się zachwycać akurat. O. I stała się jasność. To chyba mam zacząć śpiewać. Babci, tej, która... Tu ciężko mi coś powiedzieć. Ja w ogóle, czy ja się załapałam jeszcze na czas babci? Kiedy ona zmarła? Tak, tak, ona tam u nich mieszkała. Nie pamiętam zmianek o tej babci w ogóle. Ona była tam, no taka, leżała, tak, taka już bardzo schorowana, starsza i zmarła. Nie, nie, Tomek jakoś, temat babci, przykro mi się, nie pojawił. Bo często sam o tym wspominał. Ale, ale tak to nie, to nie. A jak wystraszył? A jak rozkleił klepsydry w sanoku, a to tak, to u niego na drzwiach do pokoju z płytami, to cały czas wisiała jedna z tych klepsydr. Ta, nie no, duma, jakiego całe życie rozpierała z tego znakomitego kawału, to była po prostu naprawdę, no, to trzeba być chłopczykiem, żeby się cieszyć z takiego czegoś. Nie, nie, to, to numer z klepsydrami, no to nie tylko babcię przestraszył, przypuszczam. A nie wiem nic o reakcji babci, ale będę się domyślać. Babcia była przerażona? No mogła być nawet nieco zmartwiona jednocześnie. A to ja jeszcze zostałam, że próbował w ogóle jakoś pomóc jakimś psychiatrom. Czym? Jak psychiatrą na przykład. Ale on się nie uważał za chorego. Chyba nie był, on był bardziej wrażliwy. On był nadwrażliwcem, tak, bo on cały czas się mówił, że on rozminął się z epoką, on powinien żyć w XIX wieku, kiedy wszyscy się szanowali nawzajem, kiedy to tak nie pędziło. A mówiłam, że ty masz normalnie stracha przed światem, chłopaku, a nie tam jakieś tutaj, no ale myślę, że prawda to tak była po środku. On... No na pewno to miało elementy mocno depresyjne, depresyjny ten jego charakter. To tak, no ale wątpię, żeby poszedł do lekarza, chociaż może by poszedł. Kto wie, bo to dość z otwartą głową i by... No i pewno jakby mu truła i truła i truła, to dla świętego spokoju, jak ja trułam, to on wiele rzeczy robił. A, ale jak zawsze mówił Andrzej Kuczyński ze studia Izabelin, mówił tak, Anka, i przychodził ten Tomasz tutaj, taki, tak nosił cię na rękach, on taki gotów dla ciebie przychylić w ogóle nieba. Bo coś, a ty ciągle go tylko opierniczałaś wiecznie tą swoją gębą. A on tak to przyjmował z taką tą pokorą i tak był szczęśliwy, że w ogóle, że go opierniczasz. Mówił, no byliście tak znakomitą parą w sensie ludzi, ludzką, bo Andrzej mówi, ale byście się obydwoje znakomicie odnajdowali w tej relacji. Oczywiście. Tak jak się upierał niekiedy innym ludziom w jakichś tam sprawach, to rzeczywiście wobec mnie odbył jakiegoś tak miękku. Może, no tak jak mówiłam, no ja jestem taka cholera, że coś. Ale też wydaje mi się, że sobie tak to tłumaczę, że może uważał, że jestem mądra po prostu i mogę mieć rację. Bo mam ten problem, owszem, w życiu, że ja mam zawsze rację. No nie ja jedna mam ten problem. Ale ja mam. Nie.
tak, tak. No ale ten słój z lekami, który odkładał, to jest mit, czy rzeczywiście coś takiego było? No on, to nie jest mit. No czyli się leczył, tak? Czyli próbował się leczyć. Ale nie, to były leki nasenne. A, okej. Okay. Tak, tak, on nasennymi się naszpikował. Ja właściwie nawet nie do końca wiem czym, no nasennymi, no tylko, że nie wiem, czy tak je wziął razem z uspokajającymi, czy nie. Ale mógł razem z uspokajającymi, bo nie wiem. Właściwie jak się okazało, że on nie żyje, to ja stwierdziłem, że to już nic nie ma znaczenia za bardzo. A może chciałbym zobaczyć coś po drugiej stronie? A też był ciekawy. Nie, ale to jego głównym hobby było to, żeby wziąć i umrzeć. No. Tak. Może. No, ale niewątpliwie bardziej by dał znaki. Tam jakoś cienko z tą drugą stroną, muszę powiedzieć, jest. Marnie. No, no. I... Ale mówił, że on nic nie pamięta z tamtych, że nie miał żadnego tunelu tam ze światłem, czy bez światła, czy nie. No jedyne, co wspominał, szczególnie z tej swojej próby samobójczej, to że potem po sądach był ciągany i miał karę. Bo rzeczywiście narażenie innych ludzi z bloku na niebezpieczeństwo, no bo ten gaz tam, prawda, wybuchł ten gaz, czy nie? Wybuchł. Jeszcze tam było kotka sobie sprawił, malutkiego, ślicznego kotka. To ten kotek wziął wkrótce jakoś, przegryzł kabel i umarł, bo się pod prąd podłączył. To na Mozarta było. Takie to życie jest, no po prostu. No. Ja zawsze tłumaczyłam, że w życiu są dobre momenty i złe, no, żeby on też czasem myślał o tych dobrych momentach, no, że na przykład, że jest bogaty. Bo był bogaty, kasiasty był, już pomijając tatę, to no, miał pieniądze. No. To te różne laski jakieś znowu ciągnęły to z niego, no, ta jedna jak go naciągała, nie chcę też, ale takiej jednej nie lubiłam szczególnie, na szczęście. Była taka głupia, że dobra, to nie wiem, nie mówię, zresztą ona tam nie zaistniała specjalnie. Śpiewać mam? Tak.